Witaj w kolejnym cyklu zatytułowanym Zamknięcie roku w księgach rachunkowych i podatku dochodowym od działalności. W poprzednich odcinkach mówiłam na temat inwentaryzacji, o terminach, o częstotliwości oraz o sposobie przeprowadzenia spisu z natury, potwierdzeń salt lub też weryfikacji salt. Dla przypomnienia powiem, że mamy właśnie trzy metody inwentaryzowania salt. W przypadku Składników rzeczowych, zwykle dokonujemy fizycznego ich przeliczenia czy sprawdzenia jakąś inną metodą, dzięki której będziemy w stanie ustalić ilość na dzień spisu. Dotyczy to również aktywów finansowych w formie materialnej, np. posiadanych papierów wartościowych czy środków pieniężnych w kasie. W przypadku rozrachunków, a także aktywów finansowych w formie zdematerializowanej, dokonujemy potwierdzenia sald z kontrahentem. W pozostałych przypadkach, kiedy nie jest możliwe ani uzgodnienie salda, ani fizyczne przeliczenie, weryfikujemy salda stanowiące bilans zamknięcia w celu twierdzenia, czy po prostu zostały ustalone prawidłowo. Dzisiaj zajmiemy się Wartościami niematerialnymi, a także środkami trwałymi. Pokażę po kolei, jakie kroki należy wykonać, aby prawidłowo przygotować dane, na podstawie których sporządzimy sprawozdanie finansowe. Zapraszam. Jeśli chodzi o środki trwałe, to w pierwszym kroku należałoby sprawdzić uzgodnić ewidencję syntetyczną z ewidencją analityczną. Ja to przedstawię na przykładzie programu księgowego, w którym prowadzona jest ewidencja środków trwałych. Bardziej szczegółowa analityka znajduje się w programie Excel. Tutaj użyłam programu, który być może posiadasz, ponieważ można było go pobrać bezpłatnie po zapisaniu się do mojego newslettera, i tutaj zbiorczo powprowadzałam kwoty, które wynikają z ewidencji księgowej. Pytanie jest takie, czy musimy prowadzić szczegółową ewidencję na kontach, tak, w podziale na grunty, budynki i tak dalej, jeżeli taka szczegółowa ewidencja znajduje się tutaj w Excelu, tak, tu mamy podział na grupy. I w ogóle jaka szczegółowa powinna być ta ewidencja? Ewidencja powinna być tak szczegółowa, jak sprawozdanie finansowe, które na jej podstawie przygotowujemy, sporządzamy. Jeżeli... Sporządzamy sprawozdanie według załącznika numer 1, to po musimy podawać środki trwałe w podziale na grunty, budynki, lokale prawa do lokali, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, czyli tutaj mamy grupę pierwszą, drugą. Z tego wynika, że budynki możemy połączyć z budowlami. Ja tak tutaj je umownie nazwałam według starej klasyfikacji. Dalej potrzebujemy urządzenia techniczne i maszyny, czyli grupa 3-4, 5 i 6, dlatego one są tutaj podsumowane, tak abyśmy mogli porównać sobie to bezpośrednio z naszym sprawozdaniem finansowym. I dalej potrzebujemy jeszcze grupę siódmą, środki transportu, i ósmą, inne środki trwałe. I tak właśnie tutaj jest. Oczywiście wartości niematerialne i prawne są osobno, tu z kolei ich nie dzielimy. Ponieważ rzadko zdarza się to w, tylko w większych firmach, że mamy różne tytuły wartości niematerialnych i prawnych, np. koszty zakończonych prac rozwojowych czy wartość firmy, zwykle są to licencje na oprogramowanie. Pytanie jest aktualne: czy my musimy taką szczegółową ewidencję prowadzić również w programie księgowym? Nie. Możemy sobie założyć konto np. 0,10 ko środki trwałe, 0,70 umorzenia i 400 amortyzacja. I to wszystko. Wszelkie szczegółowe dane na temat budynków, urządzeń, środków transportu itd. będziemy uzyskiwać na podstawie tabeli w Excelu. I to jest prawidłowe. To tyle jeśli chodzi o pierwszą część na temat środków trwałych. Zapraszam Cię do części drugiej już jutro. Dziękuję. Do usłyszenia.